Siemaneczko. Tym razem kormoran. Polska myśl techniczna. Może szumieć, gdyż mikrofon zostawiłem u teściowej. Fajny samochód jedzie. A nie, nie fajny. Dobra. Lecimy dalej. Nowa fryzura. Na Lexa Lutora. O, dzwoneczek z przodu. Dzwoneczek Git Majones. Światełko na dynamo. Ale jakie konkretne światło, teraz już takie nie robię. Numery ramy nawet z przodu są. Romet, stara naklejeczka. Dynamo. Kółeczka z stali nierdzewnej. Ośka jakaś tam, nie wiadomo. Ten rower dzwoni na zakrętach, ale to nieważne. Kiedyś wszystkie dzwoniły. Spawy. Spawy to tu jest mistrzostwo świata. Złapiesz ostrość. O. W ogóle jakie rurki. Rurki to też. Rurki od wodociągów pospawane. O, olimpiada. To jakaś wersja olimpijska, limitowana. Redon. Kormoran pisze. Siodełko zajebiście wygodne na sprężynach. Tu jest jeszcze taka torebeczka na różne popierdółki. Oczywiście bagażniczek. Tylne światełko stopu. Z tyłu oś nie wiadomo jaka. Zobaczmy drugą stronę. Druga strona. O! Zauważyłem coś niepokojącego, co to jest. Zmiana przerzutek w tym miejscu. A, nie pokazałem jakie tu są hamulce. Kierownica żeliwna, hamulce zacne. Niestety dzwonią na zakrętach. No i przerzutki mamy, zmianę przerzutek mamy w tym miejscu. Nie rozumiem tej koncepcji. Tu od razu mam jakiegoś mojego penisa. Też nie rozumiem po co ten penis. W tym miejscu zmiana przerzutek jest, ale to taka jest zmiana, widzicie, tu nic nie pyrka, jest po prostu chodzi na zasadzie pociągu linki. A linka trochę się to w ogóle działa. No dobra, zobaczymy korbę, napęd 1 na raz, dwa, trzy, jeden na pięć, taki jest napęd. Ale zmieniłem i teraz się zwaliło, dobra, muszę zmienić z powrotem. Zmieniłem przerzuteczkę. O, chodzi ładnie. Ładnie chodzi. Jaka osłonka, żeby dzwonów nie wciągnęło. Przerzutka z tyłu, wersja na stal. To jest przerzutka N... nie. Co to pisze? ZNR. Nie? Dobrze przeczytałem? Może dobrze. Jaka tarcza. Po co to jest? Żeby łańcuch nie wpadł w szprychy. A, no tak. Z tyłu jest jeszcze światełko. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy kormorana. Jesteśmy przy ulicy, więc trochę może być głośno. Waga, hej Wang, wej Hank. No i waga tego roweru, sorry, musiałem przejść na wagę, bo ciężko było go zważyć. 17 kilo. 180 gram. 17 kg. Kormoran. To jest rower z lat 70. Tu nie ma aluminium. Tu jest stal. Kiedyś się rowery robiło z rurek stalowych. Fajny. Mnie się podoba. Retro rowerek. To tyle. Łatwo się nim nie jeździ, ale w 70 latach nic nie było łatwo. Dzięki za oglądanie. Na razie.